Witajcie, czas na 33. odcinek Zarychty na Solo. Dzisiaj wyjątkowo w sobotę, ale to dlatego, że wczoraj nie udało mi się nagrać, a było parę rzeczy się zdarzyło w NBA, w związku z czym chciałem Wam przypomnieć całe, co się zdarzyło, no i powiedzieć, co o tym wszystkim sądzę. Pogoda za oknem nie rozpieszcza, bo mamy na zmianę ulewę z słońcem. Ja tego nie lubię, nie wiem jak Wy. Natomiast w NBA końcówka ligi letniej, o której w przyszłym tygodniu na pewno parę słów powiem, bo będę chciał wyróżnić kilku zawodników, kilku też obsztorcować, no i dać swoje jakieś tam swoje wnioski. Natomiast chcę poczekać do samego końca, żeby zobaczyć jak najwięcej spotkań i wtedy łatwiej mi będzie coś oceniać. Po kilku dniach ciszy wśród transferów NBA wreszcie coś się ruszyło. Tak naprawdę kluczem do tego wszystkiego były wymiany, które gdzieś tam ruszyły ten ruch. Zaczęło się od tego, że Jeremy Lin został przeniesiony do Atlanta Hawks, gdzie będzie trzecim rozgrywającym, znaczy nie mówię, że w kolejności trzecim, ale trzecim obok Treja Younga i Denisa Schroedera. Więc Lin trafia tam na wygasającym swoim kontrakcie za 12,5 miliona dolarów. Razem z pikiem w drugiej rundzie 2025 roku i prawem do wymiany piku w 2023. Tyle musieli poświęcić Nets, żeby Hawks przejęli kontrakt Jeremy'ego Lina. W drugą stronę idzie pik Hawks w drugiej rundzie 2020 roku i prawa do Isaiah Cordiniera, który został wybrany w drugiej rundzie 2016 roku, ale nie gra w USA, gra chyba w Europie. Co to oznacza? Przede wszystkim no, na pozycji rozgrywającego w drużynie Nets. Wiadomo, że już jest tylko D'Angelo Russell. Podejrzewam, że razem z nim Caris LeVert będzie pełnił obowiązki rozgrywającego. No, Lin nie będzie miał szansy tak naprawdę sprawdzić się u Shona Marksa, u swojego trenera, z którym chciał pracować. No to trochę szkoda. Zobaczymy, czy Lin będzie w stanie się odbudować w Hawks. Jeśli nie, to Hawks po prostu pewnie przetrzymają go przez najbliższy rok po to, żeby mieć po prostu większe możliwości manewru w lato 2019 roku pod względem salary cap. Ta wymiana to też być może kolejny taki punkcik w kierunku odejścia z Hawks Denisa Schroedera. Niemiec jest jeszcze na kontrakcie dłuższym niż rok. I nie wiadomo, sam już nie raz i nie dwa mówił, że nie chce grać w drużynie, która gra o nic. Hawks w tej chwili się przebudowują, nie planują walki o playoffy jeszcze w tym sezonie, więc Schroeder dlatego chciałby pójść gdzieś indziej. Czy to się uda, czy uda się go wymienić, tego nie wiadomo. Pytanie, czy Hawks w ogóle chcą go tak naprawdę wymienić, czy chcą go trzymać u siebie w drużynie. Drugi ruch, także w wykonaniu Brooklyn Nets, przejęli dwa niewygodne kontrakty Kenneta Farida i Darella Artura, ale to jest cena, jaką oni musieli ponieść za to, żeby w najbliższym drafcie mieć kolejny pick i to pick bardzo wysoce prawdopodobny. Przejęli pick Nuggets w pierwszej rundzie zastrzeżony do 12 numeru, więc nawet jeżeli Nuggets nie weszliby do playoff, a w loterii gdzieś spadliby bardzo nisko, to wtedy ich wybór mogą przejąć Nets. I to jest kolejny raz, kiedy Sean Marks próbuje przez draft się wzmacniać. Póki co szło mu to bardzo solidnie. No ale tak jak mówię, musiał poświęcić się, że biorąc Kenneta Farida i Darella Artura. Natomiast do Denver wysłał tylko i wyłącznie Isaiah Whiteheada, rozgrywającego taką jedynkę, dwójkę, który ma ze sobą dwa sezony, w których nie przekonywał. Miał swoje momenty, ale jakoś tak. No nie jest to zawodnik, na którym zdecydowanie mieliby budować drużynę i nie dziwię się, że został oddany. Nuggets z kolei automatycznie go będą chcieli zwolnić. Być może już to nawet zrobili. Schodzą dzięki temu poniżej podatku, co jest dla nich bardzo istotne, bo nie chcieli płacić podatku. No i dziurę w składzie po tych zawodnikach łatają bardzo ciekawie, bo biorą do siebie Isaiah Thomasa, zawodnika, który jeszcze jeden sezon temu był motorem napędowym Boston Celtics, był wysoko w głosowaniu na tytuł MVP, ale rok później jest zawodnikiem, który ma za sobą trudne operacje, problemy z biodrem, nieudaną przygodę z Cleveland Cavaliers, później kilka miesięcy z Los Angeles Lakers i tak naprawdę to pokazuje, jak szybko można spaść z całego szczytu na sam dół, bo Isaiah Thomas robi poniekąd przysługę Denver Nuggets, ale z drugiej strony też ma nadzieję, że dla siebie, bo podpisuje roczny kontrakt za minimum dla weterana, czyli warta około 2 miliony dolarów.
ma być prawdopodobnie zawodnikiem prowadzącym drugą piątkę, więc być może będzie chciał pójść w kierunku takim, jaki obrał chociażby Lou Williams, jakim był wcześniej Jamal Crawford. I Isaiah Thomas ma być tym zawodnikiem prowadzącym drugą piątkę Denver Nuggets. Ma być graczem, który będzie dyrygował drużyną, gdy Nikola Jokic będzie siedział na ławce. Więc to jest ciekawy ruch na pewno dla Nuggets, bo oni potrzebowali, od dawna nie mieli dobrego rozgrywającego. Mam wrażenie, że od momentu, jeszcze po Chancey Billups to chyba ciut za daleko. Jeden sezon dobry miał, zdaje się, Ty Lawson jeszcze po odejściu Billupsa i to jest chyba moment, od którego Nuggets nie mieli gościa na pozycji numer jeden, który jest wartościowy. Nie jest powiedziane, że z Thomasem się uda, ale to nie jest duże ryzyko. 2 miliony za rok gry to jest finansowo się niewiele się ryzykuje, a można dostać zawodnika, jeżeli Thomas się wyleczy i będzie zdolny do gry na bardzo dobrym poziomie, to można dostać za bardzo niskie pieniądze świetnego gracza. I tego Nuggets i Thomasowi życzę, no bo wszyscy pamiętamy, jaka tragedia go spotkała, jak grał te półtora roku temu, niecałe półtora roku temu w barwach Celtics, fantastyczne playoffy, kiedy zmarła jego siostra. No i on musiał, znaczy musiał, i on w tym wszystkim mimo wszystko dalej grał, pamiętamy te łzy na parkiecie w trakcie gry, a mimo wszystko dawał z siebie maksimum, dawał z siebie 100% i grał jak natchniony. No i życzę mu, żeby po prostu wrócił do gry na wysokim poziomie. No i jeszcze jeden ruch, który tak naprawdę zadział się dzisiaj w nocy. Milwaukee Bucks zrezygnowali z praw do Jabariego Parkera i sprawili, że został niezastrzeżonym wolnym agentem. W związku z czym nie mają prawa już wyrównania dla oferty, która zostanie dla niego złożona. Nie jest to jeszcze oficjalne, ale Chicago Bulls mają być tą drużyną, która podpisze z nim kontrakt. To ma być umowa dwuletnia na 40 milionów dolarów. No i Jabari Parker ma być kolejnym zawodnikiem, który wraca w rodzinne strony. Wydaje się, że Chicago próbują co jakiś czas zawodników, którzy urodzili się w Chicago bądź w okolicach, przygarnąć do siebie. Raz się udaje przez draft, jak to było z Derrickiem Rose'em, innym razem przez wolną agenturę, jak z Dwayne'em Wade'em, no i teraz kolejna próba z Jabarim Parkerem. Zobaczymy, co z tego wyjdzie, bo Parker z jednej strony to wciąż jest zawodnik chyba dopiero 23-letni. Zawodnik, który rozwijał się dosyć solidnie z roku na rok, nawet pomimo kontuzji co chwilę dodawał coś do swojej gry, jak chociażby w ostatnich rozgrywkach, kiedy wrócił po drugim zerwaniu ACL-a, dodał rzut za 3 punkty. Bardzo dobry, bardzo solidny, może nie bardzo dobry, bardzo solidny. Przede wszystkim motoryka została poprawiona, tak że ten rzut wyglądał wreszcie płynnie. To nie było takie zrywanie rzutu, takie siłowanie się jak jeszcze w rozgrywkach 16-17, więc pod tym kątem duży plus dla Parkera. 40 milionów za 2 lata to też nie są jakieś ogromne, znaczy są duże pieniądze, tak, ale to nie jest inwestycja w 4 lata czy w 5 lat, więc pod tym kątem zdecydowanie wolę ten ruch niż nie wiem, chociażby 4 lata Chrisa Paula, które wydaje mi się, że są o 2 lata za dużo. Zobaczymy. To jest wciąż, tak jak mówię, 23-letni zawodnik i Bulls mogą być w najbliższym sezonie, mogą jeszcze nie wejść do playoffów. Mimo że wschód jest słaby, to uważam, że jeszcze jest trochę za wcześnie, ale mogą być drużyną, którą bardzo chętnie będzie się oglądało, która będzie miała na pewno mnóstwo highlightów, no bo Zach LaVine to jest lotnik, Jabari Parker też efektownie wkłada piłki do kosza, do tego Lauri Markkanen, który jest bardzo dobry. Z drugiej strony w obronie będzie świetnie, mam nadzieję, grał Wendell Carter Jr., jak dostanie swoje minuty. Więc ci Bulls zaczynają być jacyś. To oczywiście nie jest idealne rozwiązanie, kiedy wśród dwóch zawodników, którzy są w tej chwili najlepiej zarabiający w drużynie, masz tylko jedno z 4 kolan zdrowych. Ale z drugiej strony, no, co innego Bulls mogli teraz zrobić? W te wakacje naprawdę wyciągnięcie kogokolwiek do takiej drużyny jak Chicago było praktycznie niemożliwe. Więc wzięcie Parkera, podpisanie nowego kontraktu z LaVine'em, wyrównanie tak naprawdę oferty Sacramento Kings, to nie są takie złe rzeczy. Mają wokół kogo budować drużynę, no i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Okej. Jako że dość długo mówiłem o drużynach, które cokolwiek zrobił w ostatnich dniach, jeśli chodzi o transfery, to dzisiaj tylko jeden zespół jeszcze podsumuje dotychczasowe osiągnięcia w off-season. Będą to LA Clippers. Clippersi, którzy w ciągu roku pozbyli się bądź stracili 3 podstawowe filary swojej drużyny z ostatnich lat, czyli
chronologicznie Chrisa Paula do Rockets, Blake'a Griffina do Pistons i teraz DeAndre Jordana do Mavericks. W międzyczasie próbowali się w jakiś sprytny sposób przebudować i wyszło im to naprawdę solidnie, bo nie dość, że zyskali zawodników dobrych, to jeszcze zawodników na bardzo krótkich kontraktach. I tutaj wydaje mi się robota Jerry'ego Westa po prostu fantastyczna, bo za rok na sezon 2019-20 kontrakty mają tylko Danilo Gallinari i Lou Williams, z czego Gallinari tylko na ten rok i później zostaje wolnym agentem. A poza tym tylko gracze wybrani w tym roku drafcie. Wszyscy pozostali albo kończy im się kontrakt w czerwcu 2019, albo mają umowy niegwarantowane bądź w części gwarantowane na sezon 19-20. No i to sprawia, że wtedy będą bardzo aktywni na rynku wolnych agentów. Będą próbowali kogoś wykraść, bo zawodników dostępnych będzie sporo. Nie wiadomo jeszcze, jak będzie z tym kalibrem graczy, którzy będą dostępni, bo teoretycznie na rynek wolnych agentów może wpaść Kawhi Leonard, jeśli zrezygnuje z opcji w swoim kontrakcie. Może wpaść Klay Thompson, o ile w ogóle dopuści rozmowę z jakąkolwiek inną drużyną niż Golden State Warriors. Padnie na pewno Karl Anthony Towns, prawdopodobnie jako zastrzeżony wolny agent, chyba że jeszcze przed rozpoczęciem obecnych rozgrywek Timberwolves się z nim porozumieją. Ale tu jest trochę też problemów związanych z Jimmy Butlerem, o których już mówiłem kilka dni temu, a teraz Butler odrzucił ofertę przedłużenia umowy, więc myślę, że w kolejnym odcinku Zarychty na Solo trochę o tym powiem. Więc nie wiadomo, czy Towns będzie chciał, na jakich warunkach będzie chciał zostać. Myślę, że na pewno będzie można spróbować złożyć mu ofertę. No będzie też chociażby DeMarcus Cousins po tym swoim rocznym kontrakcie w Golden State Warriors. I będzie wiadomo, czy Cousins jest w stanie dalej grać na wysokim poziomie, czy też nie. A będzie do wzięcia jako niezastrzeżony wolny agent, czyli nie będzie problemu z tym, że ktoś mógłby wyrównać ofertę. Clippers mimo wszystko jednak nie czekają na ten przyszły rok i już teraz kombinują dosyć dobrze. Po pierwsze, jeszcze zanim doszło do draftu, to dokonali wymiany, która najprawdopodobniej jest najbardziej interesująca nas wszystkich Polaków, czyli wzięli Marcina Gortata z Washington Wizards za Austina Riversa. No i Gortat będzie pierwszopiątkowym centrem w tej drużynie. Po tym, jak stracili DeAndre Jordana, po tym, jak nie wiadomo, czy wróci Montrezl Harrell, czy Montrezl Harrell w ogóle będzie grał jako center, jeśli tak, to pewnie w niskich ustawieniach, ale na razie jeszcze Harrella nie ma, więc na dzisiaj Gortat jest centrem pierwszej piątki. Później był draft. W drafcie mieli dwa piki obok siebie, chyba 11 i 13, jeśli dobrze pamiętam. Z jednym wybrali Shaya Gilgeous-Alexandra, jeżeli źle wypowiadam, to poprawcie mnie w komentarzach. Musieli jednak na niego poświęcić Milesa Bridgesa i przyszłe piki w dwóch rundach. Jest to pik, który został pozyskany tak naprawdę z wymiany Blake'a Griffina. Shai Gilgeous-Alexander, jak patrzyłem w lidze letniej, to jest gracz, który świetnie penetruje strefę podkoszową i tam będzie szukał najwięcej swoich punktów. Powinien jeszcze poprawić zdecydowanie swój rzut z półdystansu i z dystansu. Nieźle kreuje też zawodników na koźle, w sensie potrafi uruchomić ich podaniem po kozłowaniu samemu. I tu wydaje mi się jest klucz do tego, w jaki sposób do Clippers będzie chciał grać. Będzie chciał mieć jak najwięcej kreatorów na piłce. Czyli nie tylko gra, ale nie tylko takich, którzy będą chcieli rzucać punkty, ale też takich, którzy będą chcieli znaleźć partnerów do gry. I Gilgeous-Alexander takim się zawodnikiem zdecydowanie wydaje. W drafcie wybrali także Jeroma Robinsona, zawodnika też na pozycji numer 2. I tu też wydaje mi się trochę w podobnym kierunku chce pójść Jerry West i Doc Rivers. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Bo na razie też minuty na tej pozycji nie będą aż tak bardzo dostępne. Z tego względu, że w drużynie pozostaje Avery Bradley, który podpisał dwuletni kontrakt za 25 milionów dolarów, z czego drugi rok jest nie w pełni gwarantowany. Wzięli też na rynku Mike'a Scotta, 2,5 miliona za rok gry i Luka Mbamu te 4 miliony 300 tysięcy za rok gry. Czekają jeszcze co zrobić z Montrezlem Harrellem, który jest zastrzeżonym wolnym agentem i wydaje mi się, że na rękę Clippers trochę byłoby, gdyby Harrell wziął sobie tą kwalifikacyjną ofertę, przedłużył o rok granie w Clippers za nieduże pieniądze, bo mieliby spokój z rotacją zawodnika, którego już znają, a jednocześnie za rok mieliby pełną swobodę w dokonywaniu ruchów transferowych, więc tu zdecydowanie na plus by było dla nich, gdyby Harrell podjął tą kwalifikacyjną ofertę. No i to jest bardzo głęboki skład, jeżeli tak na niego spojrzeć, bo
Wydaje się, że najkrótsza pozycja, najsłabiej obsadzona, to pozycja środkowego, gdzie mamy Marcina Gortata i Bobana Marjanowicza. Tak jak wspomniałem, w kolejce gdzieś jest Montrezl Harrell, który może tutaj na tej pozycji grać, ale póki co jeszcze nie ma podpisanej umowy na kolejny rok. Na pozycji numer 4 zdecydowanie Tobias Harris, który ma ze sobą świetny sezon i po przeprowadzce z Detroit dalej grał bardzo dobrze. I mam nadzieję, że Harris wreszcie zagra dwa sezony z rzędu bardzo dobrze, bo zazwyczaj było tak, że jeden miał dobry, a w kolejnym zdecydowanie obniżał swoje loty. I zmiennikami dla Harrisa będą Mike Scott i Sam Decker. O ile Sam Decker zostanie w drużynie, bo to też się mówi o tym, że żeby zrobić miejsce dla Harrella, ktoś prawdopodobnie będzie musiał zostać zwolniony i mówi się właśnie o Deckerze, ale nie powinien on mieć problemu, żeby znaleźć gdzieś anker w innej drużynie NBA. Na pozycji numer 3 mamy Daniela Gallinariego, którego nie jestem fanem od zawsze, no ale mamy jeszcze te 2 lata jego kontraktu, wysokie 2 lata, i z tym będą musieli się Clippers przemęczyć. Za nim Luke Mamute, wyciągnięty z Houston Rockets, Wes Johnson, no i ten debiutant Jerome Robinson. Na pozycji numer 2 prawdopodobnie w piątce będzie wychodził Avery Bradley, który będzie miał za zadanie być jednocześnie strzelcem za 3, jak i świetnym obrońcą. No a za jego pleców będzie wychodził Lou Williams, czyli najlepszy rezerwowy NBA, a także Sindarius Thornwell, gracz, który rok temu był na dwustronnym kontrakcie z drużyną z G-League, a teraz już jest pełnoprawnym graczem Clippers. Pozycja numer 1. Tutaj trochę mam problem, bo nie do końca wiem, jak to będzie wyglądać, bo jest kandydatów do gry 2. Patrick Beverley i Miloš Teodosić. I zobaczymy, którą opcję wybierze do Clippers. Chciałbym, żeby to był Teodosić, żeby on grał jak najwięcej, bo wtedy wiadomo, łatwiej uruchomić ofensywę zespołu. Beverley z kolei to lepsza obrona zdecydowanie, więc tu może stosować wymiennie te ustawienia. No a za nimi ten młody Shai Gilgeous-Alexander, który mam nadzieję też swoje minuty dostanie. Okej, tyle na dzisiaj. Dzięki za wysłuchanie 33. odcinka na solo. Jak pewnie słyszeliście, gdzieś w tle wrzuciłem pewną muzykę, którą nagrał i podrzucił mi mój dobry znajomy Wojtek Wojciechowski. Dzięki Wojtek za ten podkład. Dajcie znać, czy się podoba. Mi się podoba, dlatego został wrzucony i myślę, że od teraz będzie regularną pozycją w Zerychcie na solo. Ok, dzięki, do usłyszenia prawdopodobnie w poniedziałek. Cześć.